Dzień dobry, nazywam się Andrzej Niewyczerzał, mam 36 lat. Jestem osobą niepełnosprawną z dziecięcym porażeniem mózgowym od urodzenia. Aktualnie pracuję w jednej z lokalnych fundacji na terenie gminy Kleszczów. W przeszłości pracowałem w zakładzie pracy chronionej, a także byłem uczestnikiem warsztatów terapii zajęciowej, gdzie śpiewałem. Te wszystkie doświadczenia, dobre i gorsze, powodowały u mnie myśl, że należałoby zrobić coś dobrego względem innych, na przykład osób niepełnosprawnych, takich jak ja. Kiedyś jadłem sam dobro od innych, teraz chciałbym się odwdzięczyć. W ostatnim czasie pojawił się pomysł stworzenia fundacji, której jestem jeden z fundatorów. Fundacja pod nazwą Przekraczać granice powoli powstaje. Został stworzony statut. Odebraliśmy akt notarialny od notariusza, a wniosek czeka już w KRS do, mam nadzieję, pozytywnej oceny. Dlaczego fundacja? Dlaczego fundacja na terenie gminy Kleszczów? Miejsce, w którym mieszkam, jest niezwykłe, magiczne. Natomiast chyba nie do końca tutaj postrzegane osoby niepełnosprawne w należyty sposób. Mając na uwadze i jakieś doświadczenia swoje z przeszłości, stwierdzam, że należy pewne inicjatywy powoływać oddolnie. Dlatego to się udaje tutaj, obecnie, z nową fundacją. Chcemy aktywnie działać na rzecz osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie i niesamodzielnych. Ale nie tylko. Chcemy działać dla lokalnych społeczności, które dobrze by mogły wiedzieć, czym jest animacja społeczna, kultura i działanie dla dobra drugiego człowieka. Pewne inicjatywy w naszych głowach się rodzą. Pewne projekty, które raczej realne by nie były, u nas stają się faktem. Wszystko to nas dopinguje do tego, by spróbować. Nikt nie wie, jakie będą rezultaty na końcu tej drogi, ale należy próbować. My już pierwsze kroki poczyniliśmy, ale o tym w oficjalnych materiałach na powstającej stronie Przekraczać granice. Natomiast to nagranie będzie ukazywało się w kolejnych częściach co tydzień jako nieoficjalna informacja z Fundacji Przekraczać granice, jako głos jednego z fundatorów, któremu temat i ideę przyświeca od wielu lat. Kłaniam się nisko, do następnego razu. Pozdrawiam serdecznie.